Siemanko, z tej strony Rozkminator. Słuchajcie, dzisiejszy materiał z początku miał nie powstać. Wszystko z tego powodu, że na film o Hanie Solo nie miałem początkowo zamiaru się wybierać i był to też pierwszy disneyowski gwiezdnowojenny produkt, na który nie poszedłem w dniu premiery. Ale jako, że z okazji Pixel Heaven Polskę nawiedził Lepa, czyli drugi gwiezdnowojenny maniak, to nie było chyba lepszej okazji, pretekstu do tego, żeby na ten film się jednak wybrać. Uczyniliśmy to więc we dwóch. Niestety nie mamy żadnej dokumentacji tego wydarzenia, tak więc możecie mi wierzyć tylko na słowo, ewentualnie patrząc na screena ze streamu u Lepy, na którym tego dnia miałem przyjemność gościć. Tak więc w dzisiejszym tutaj materiale postaram się wam opowiedzieć o swoich wrażeniach z tego filmu. Nie będzie to stricte recenzja, natomiast o moim ogólnym podejściu do tego dzieła chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć oraz o tym, jak się ono po wyjściu z kina zmieniło. W tyle powrzucam gameplaye z gry Super Empire Strikes Back na SNES-a, ponieważ jak to wiadomo, wielkie korporacje mają w zwyczaju lubić zadawać strajki za używanie na przykład takich rzeczy jak trailery, a jako że sieci partnerskiej mój kanał jeszcze nie posiada, to też nie będę ryzykował, a wy mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Trailery można obejrzeć w sieci, a film w kinach. Nie wiem, czy już na jakichś torrentach i tak dalej, tak więc zachęcam generalnie, bo nie było do przejścia się w jakieś miejsce, które oferuje wielki ekran i wygodne siedzenie. I no właśnie to może będzie punktem wyjściowym, że tak to określę, ponieważ uważam, że warto pójść na ten film do kina i obejrzeć go sobie jak najszybciej. O ironio, był to film z serii Gwiezdne Wojny, na który czekałem najmniej, wręcz bardzo się go obawiałem. I to nie tylko ze względu na to, że proces produkcyjny był dosyć zagmatwany z tego, co przeciekło do publicznej wiadomości. Były problemy z reżyserem, ze scenarzystami, był problem z odtwórcą głównej roli, któremu wedle informacji udzielonych publice należało przyprowadzić na plan specjalnego acting coacha, trenera od grania, który miał mu pomagać w odtwarzaniu roli. Po wyjściu z kina jednak uważam, że pewne te, niektóre z tych informacji mogły zostać po prostu źle zinterpretowane. Na przykład ten acting coach, czyli ten trener od grania, myślę, że mógł być zatrudniony nie tyle po to, żeby mówić facetowi, jak się gra w filmach, tylko po to, żeby wyciągnąć pewne niuanse z postaci Hana Solo w sposobie odgrywania, jaki zaprezentował nam Harrison Ford. Innymi słowy, żeby lepiej oddać tą rolę, żeby lepiej Harrisona Forda z jego młodych lat naśladować. To był zresztą jeden z powodów, dla których na ten film się nie za bardzo chciałem wybierać, ponieważ uważam, że no, Han Solo jest jeden, tak? I de facto po wyjściu z kina i teraz kręcę ten materiał, też uważam, że nadal Han Solo jest jeden. Niemniej ten Alden Ehrenreich, czy jak on się tam nazywa, sprawdził się w tej roli, nawet. Co prawda widać tutaj, że pewne inspiracje w przedstawieniu tej postaci w tym filmie czerpano chyba już nie tyle obecnie z materiału źródłowego, co z obecnych hitów kinowych. Krótko mówiąc, Han Solo w młodości bardziej przypomina mi... O Jezu, jak się nazywa postać, którą gra Chris Pratt w Strażnikach Galaktyki? No tak czy inaczej, Chrisa Pratta ze Strażników Galaktyki. W tej wersji Han Solo jest zdecydowanie bardziej śmieszkowaty, dużo bardziej żywiołowo reaguje na pewne wydarzenia. Natomiast Harrisona Forda Han Solo był troszeczkę, powiedziałbym, wręcz zblazowany. Słynna scena z I'm sure you did i tak dalej. Han Solo nigdy nie reagował na żadne sytuacje w stylu What? To była bardzo... z pewnymi niuansami grana postać. I to może niektórych ludzi najbardziej odrzucić od tego filmu. Zgadzam się, zdaję sobie z tego sprawę. Niemniej zachęcam do tego, żeby przymknąć na to oko. Tak samo zresztą jak na wiele innych spraw. Ponieważ uważam, że generalnie dobrze jest iść na ten film z myślą o tym, że będzie to coś kompletnie do dupy. Że będzie to dno, chłam, gniot i kiła. Ponieważ z takim nastawieniem idąc do kina, film pozytywnie zaskakuje. Oczywiście nie jest to żadne wytłumaczenie, bo gdyby tak tłumaczyć każdy film, no to każdego gniota można by było uznać za jakieś tam super arcydzieło, za które zresztą Han Solo nie uznaje. Ja bym mu przyznał takie 6,5 na 10 mocne, czyli generalnie przyjemny popcorniak. I pod tym kątem, pod kątem przyjemnego popcorniaka,
to uważam, że de facto z całej tej kwadrylogii filmów, które Disney z serii Star Wars obecnie na rynek wypuścił, czyli Force Awakens, Rogue One, The Last Jedi, Solo jest najlepszym filmem. Nie powiem, że oczywiście ma jakiekolwiek szanse w konkurowaniu ze starymi Star Warsami. Niemniej jako film, nie jako część sagi właśnie, tylko jako film, jako opowieść poboczna z tej czwórki jest najlepsza. Ponieważ wiadomo, Force Awakens pobudziło nasze nostalgiczne odczucia. Rogue One niektórym się podobały, bo było takie bardziej mroczne i poważne i wojenne, czego w Star Warsach wcześniej nie było. I zresztą z tego powodu uważam, że ten film jest dosyć dupowaty, ponieważ to właśnie nie są Star Warsy. The Last Jedi było epickie, zagmatwane, odkręcało oczekiwania niektórych ludzi o 180 stopni i wobec czego opinie na temat tego filmu były mocno spolaryzowane. Natomiast Solo to jest film o napadzie na pociąg w kosmosie. De facto też nie ma co za bardzo przejmować się w tym temacie spoilerami, ponieważ jeżeli ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen i ma chociaż odrobinę działającego mózgu, to już wcześniej był w stanie bez większych problemów właśnie przewidzieć, co i jak w tym filmie będzie się działo, co zresztą udowodnili doskonale chłopaki z kanału Red Letter Media, ich analizę na temat najgorsze pomysły na film o Hanie Solo polecam sobie obejrzeć. I zresztą powiem wam, że formuła tej ich rozmowy była genialna. Chętnie bym sobie sam zresztą przeprowadził tego typu rozmowę w formie albo materiału, albo normalnego, albo jakiegoś podcastu z jakimś drugim maniakiem Gwiezdnych Wojen i właśnie porozmyślał na temat najgorszych pomysłów na film o Benie Kenobim czy o Bobie Fecie, które to filmy zdaje się niedługo będą w ramach Uniwersum Gwiezdnowojennego kręcone. Tak więc, jeżeli ktokolwiek się zastanawiał, czy zobaczymy tutaj coś niespodziewanego, niespotykanego i tak dalej, to nie. Nie, wręcz przeciwnie, ten film jest skonstruowany troszeczkę tak, jak kojarzycie te takie dla dzieci rysowanki z numerkami, że połącz numerki i wyjdzie ci obrazek. No to ten film jest niemalże w ten sposób skonstruowany. Połącz elementy i wyjdzie ci film o Solo. Praktycznie co 5 minut jesteśmy raczeni jakimś nawiązaniem, jakimś kolejnym elementem. Już jedna z pierwszych, scena otwierająca, kiedy widzimy Hana Solo po raz pierwszy, już po 15 czy 20 sekundach traktuje nas ujęciem, w którym Han Solo wiesza sobie w pojeździe, który prowadzi jego złote kostki na łańcuszku, które kojarzymy z oryginalnej trylogii, tak? I to jest taki pierwszy element, że o, pamiętacie, pamiętacie? I następnie mamy kolejne tego, że tak powiem, cechy charakterystyczne, które są dobudowywane w tym filmie. Mamy, po 5 minutach trzeba spotkać Chewiego, po kolejnych 5 minutach Chewie musi założyć swój klasyczny pasek, po kolejnych 5 minutach ktoś musi wspomnieć sztukę walki Terakazji, która była tam znana fanom Gwiezdnych Wojen z gry wideo bądź z rozszerzonego uniwersum w postaci książek i filmów. Tego typu elementów jest tutaj dosłownie co 5-10 minut nawsadzane. Ciągle jesteśmy raczeni czymś znanym z przeszłości. Chyba nie jest już żadnym spoilerem, bo wszyscy prawdopodobnie to wiedzą, że w filmie w którymś momencie pojawia się Darth Maul i też jest to jak najbardziej nie związane z fabułą czy scenariuszem pojawienie się, tylko jest to scena mająca wzbudzić w niektórych widzach poczucie: wow, to też tu będzie w następnych częściach, wow, pamiętam to, zobaczyłem to, co pamiętam. Ale w przeciwieństwie do chociażby Force Awakens, gdzie niektóre tego typu zagrywki mogły się wydać wręcz cyniczne, to tutaj są one niejako podyktowane materiałem źródłowym, ponieważ co innego właściwie zrobić? De facto jednym z powodów, dla których byłem negatywnie nastawiony do filmu o Hanie Solo, jest to, że to za dzieciaka był mój ulubiony bohater w Gwiezdnych Wojnach. I o ile dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, że opowieść gwiezdnowojenna jest głównie sagą rodu Skywalkerów, pierwsza oryginalna trylogia opiera się na konflikcie wewnętrznym, jaki przeżywa Luke Skywalker, odkrywając to, że jego ojciec jest ciemną postacią na scenie mocy i odkrywanie tych wszystkich jego związków rodzinnych i godzenie się ze świadomością tego, kim jest jego ojciec, jest główną osią
tego, co ten główny bohater trylogii przeżywa. Tak dla mnie Han Solo był zawsze postacią najciekawszą, zwłaszcza w pierwszej części, kiedy za dzieciaka jeszcze nie widziałem Imperium kontratakuje bądź Powrót Jedi. W pierwszym filmie Han Solo wydawał mi się dużo fajniejszy niż Luke Skywalker. Wot jakiś Luke Skywalker, jakiś chłopek spustny, tak? A Han Solo, kosmiczny rozrabiaka z pistoletem laserowym pod ręką zawsze, strzelaj pierwszy itd. Dużo bardziej mi się podobał, nawet za dzieciaka miałem fazę, że ciągle męczyłem swoją matkę, żeby mi kupiła kamizelkę, ponieważ chciałem chodzić w kamizelce jak Han Solo, prawda? I takiego swego rodzaju zbezczeszczenia tej mojej ukochanej postaci nieco się obawiałem. Niemniej, film jest po prostu sprawnie zrealizowany. Wszystkie punkty scenariusza są w miarę logiczne. Jakichś momentów typu blask w czoło jest dwa, bym powiedział, takich, gdzie faktycznie chlasnąłem się po czole. I tutaj Lepa może wam potwierdzić, ponieważ zresztą wybuchł śmiechem w tym samym momencie. Jeśli ktoś przypadkiem jeszcze nie wie, nie zna tego spoilera, to może to nie będę zdradzał, ponieważ to jest jeden z większych facepalmów w tym filmie i większych bek. Ponieważ dowiadujemy się, skąd Han Solo zyskał swoje nazwisko, gdyż na początku filmu znamy go tylko jako Hana. Nie będę zdradzał, to jest zbyt śmieszne. Obejrzyjcie sobie sami. Natomiast to, że musiał mieć jakieś tam przemytnickie ciągoty, zatargi itd., to było wiadome. I wiadomo było też, że konwencja filmu będzie w rodzaju heist movie, czyli właśnie coś o napadzie. Daleko temu, co prawda, do jakiegoś Ocean's Eleven i, wiecie, takiego strategicznego, punktowego planowania kolejnych elementów napadu. Raczej jest to opowieść o tym, jak perfekcyjnie zaplanowany napad się nie udał i teraz trzeba zwrócić pieniądze zleceniodawcy, wobec czego trzeba zorganizować drugi napad. I cała drużyna zgromadzona wokół Han Solo musi wspólnymi siłami jakoś to niebezpieczeństwo przezwyciężyć. Wizualnie też nie mam za bardzo zbyt wielu zastrzeżeń. Oprócz tego, że film był generalnie ciemny. Inna sprawa, że byliśmy w kinotece i ja już w tym kinie kilka razy na projekcji doświadczyłem ciemnego obrazu. Na przykład zresztą w trakcie projekcji Rogue One. Tak więc nie wiem, czy to nie jest przypadek wybitnie po prostu projektora na tej sali. Z drugiej strony słyszałem opinie też od innych widzów, że ten film jest ciemny. Tak więc nie chodzi tutaj o mroki, stylistykę, tylko o to po prostu, że kadry wydają się nie tyle niedoświetlone, co kontrast jest jakoś dziwnie ustawiony. Niektóre elementy po prostu nie wyróżniają się z tła, bądź jeżeli postać jest ubrana na czarno, to nie za bardzo widać jej szczegóły, gdyż kontrast był jakiś przykręcony straszliwie. Natomiast jeśli chodzi o sposób kręcenia, to na przykład nie było tutaj żadnych pieprzonych lens flare, nie było zbyt dużo trzęsącej się kamery, nie było zbyt dużo latających ujęć, tak więc generalnie nawet podczas jakichś scen walki, ponieważ kilka razy piorą się po pyskach w tym filmie, widziałem, co się dzieje, wiedziałem, o co chodzi. Tutaj pod tym względem nie mam po prostu nic temu filmowi do zarzucenia. Efekty specjalne to chyba na obecne czasy logiczne jest, że są na wysokim poziomie. Nie było ich przesytu. Inna sprawa, że też wiadomo, w obecnym kinie praktycznie nie mamy sceny na ekranie, która nie byłaby komputerowo ulepszona. Korekta kolorów chociażby też się w to wlicza, tak więc nie ma takiej sceny, która nie byłaby CGI jakoś machnięta w mniejszym lub większym stopniu. Jedna ze scen, w której Han Solo napotykał Star Destroyera czekającego na niego w ogromnej mgławicy, była naprawdę wizualnie zresztą powodująca nieco opad szczęki. Troszeczkę ją zepsuto, co prawda po tym, bo zamiast udać się w pościg za Hanem Solo, to ten Star Destroyer sobie gdzieś został, a później kilka kadrów później Sokoła Millennium ściga jakaś wielka kosmiczna ośmiornica, której ekipa pozbywa się za pomocą okolicznej czarnej dziury. I tu uważam, że był zmarnowany potencjał, ponieważ scena, w której do czarnej dziury wciągany by był Star Destroyer, niszczony, rozpadający się na kawałki, wciągany właśnie tam do leja grawitacyjnego, było dużo bardziej niesamowita niż jakaś ośmiorniczka. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Zaś nie mogę powiedzieć, że było to jakieś straszliwie dupowate. Reszta aktorów
też spoko, Woody Harrelson jak zwykle na poziomie, tego kolesia bardzo lubię, w każdym filmie, w którym gra praktycznie gra taką samą postać, to jest aktor charakterystyczny, można powiedzieć. Ale lubię to jego zacięcie, lubię go w większości ról, jakie odgrywa. Może w tym momencie przesadziłem, że odgrywa postać takiej samej postaci, ponieważ zdarza mu się zagrać na przykład bardzo komediowo w Zombieland, a z drugiej strony bardzo poważnie i dramatycznie w Trzech Billboardach z Ebbing, Missouri. A więc może tutaj nie do końca to trafnie przyszpiliłem. Niemniej, Woody Harrelson daje radę. Danny Glover, tak się nazywał twórca roli Lando, też jest w porządku. Jego imitacja Lando jest niemalże w punkt, chociaż oczekiwałbym od tej postaci jeszcze więcej szarmanckości i takiego salonowego obycia. Tutaj został Lando przedstawiony troszeczkę jako taki kupel Hanna Solo, znaczy jeszcze się tam nie znają na początku, więc dopiero się poznają. Ale jako koleś, który przesiaduje po spelunach w kasynach i gra w karty z kosmitami ryzykując. Natomiast mi się po oglądaniu tej postaci w oryginalnej trylogii zawsze wydawało, że Lando raczej zarządza kasynem niż w nim gra. Tak więc to może mi tam troszeczkę nie pasowało, ale są to detale, które nie powinny właściwie nikomu robić zbyt wielkiej różnicy. Elementem, który najbardziej mi rozwala, powiedzmy, który moim zdaniem był totalnie niepotrzebny fabularnie i rozwala troszeczkę postać Hanna Solo, z powodu czego zresztą na pewne wydarzenie z tego filmu będę przymykał oko, ponieważ wolę jakby nie pamiętać o tym, że miałem miejsce w oficjalnym kanonie, jest wątek miłosny, ponieważ film dla mas, tak, więc musi być jakiś wątek romantyczny, bo jakżeby to nie. I to mnie strasznie zdenerwowało, ponieważ wątki romantyczne potrzebne są w historii wtedy, kiedy są potrzebne. A Hanna Solo zresztą kojarzymy jako postać, która uczestniczyła w jednym z najbardziej znanym romansie popkultury, czyli Han Solo i księżniczka Leia. To jest para, którą wszyscy z ekranu kinowego kojarzą. I to, że nagle się okazuje, że jeszcze kilka lat wcześniej Han uganiał się za jakąś laseczką i to fabularnie wychodzą, zresztą znając ją od dziecka, to sprawia, że teraz zaczyna się patrzeć nieco inaczej na tą jego miłość z Leją, prawda? To już nie wydaje się taka wyjątkowa. Wcześniej z tego oryginalnej trylogii wynikało, że są to ludzie niemalże stworzeni dla siebie, odnaleźli się tam w kosmosie itd. A tutaj okazuje się, że Leja to był po prostu, wiecie, no, zdarzyła się, bo gdyby nie fabuła filmu o Hanie Solo, to Han Solo byłby zupełnie inną laską. Przepraszam, tak więc to jest akurat element, który mi się w filmie podobał najmniej. Uważam, że był wrzucony na siłę i bez sensu. Natomiast reszta jest po prostu jak najbardziej okej. I nie jest to oczywiście nic fascynującego i fantastycznego, no bo okej, to jest takie, no, coś średniego. Natomiast biorąc pod uwagę to, że miałem tak niskie kompletnie oczekiwania wobec tego filmu, to uważam, że to jest gigantyczny sukces. Pokazuje to też, że czasem warto może mieć właśnie krytyczne nastawienie do pewnych rzeczy i warto ich już z góry nie lubić. Nie bać się też jednocześnie skonfrontować się z tymi swoimi oczekiwaniami, ponieważ okazuje się, że może czasem wyjść z tego coś dużo lepszego niż się spodziewaliśmy. Tak właśnie miałem w przypadku tego filmu o Hanie Solo i podobnie zresztą mam nadzieję, że będzie z Parkiem Jurajskim, przepraszam, Jurassic Worldem 2. Tutaj co prawda ja mam oczekiwania wysokie, ponieważ już w tym momencie uważam, że to na pewno będzie głupi, kiczowaty i miejscami chłamowaty. Niemniej takie są właśnie moje oczekiwania. Mam nadzieję, że zobaczę film z dinozaurami klasy B, raczej film klasy B z dinozaurami. Dinozaury mam nadzieję, że będą A-klasy i jeszcze lepiej. I nastawiam się na seans tego filmu pozytywnie i optymistycznie. Jeżeli mi się uda w najbliższych dniach na niego wybrać, to oczywiście również postaram się z wami podzielić swoimi wrażeniami na ten temat. Nie przedłużając zaś, już ponieważ jest straszliwie gorąco, a miesiąc Saturna czeka, już jutro zresztą, historia Saturna, pierwszy odcinek mojej trylogii na temat tej konsoli. Czekajcie!
to będę już kończył. Chciałbym oczywiście tradycyjnie poznać wasze opinie na temat Solo. Czy już byliście, czy widzieliście, czy nie, czy wybieracie się, jak wam się podobało, jeśli już widzieliście. Oczywiście mam nadzieję, że poczęstujecie mi tymi opiniami w komentarzach. Tymczasem zaś dziękuję wam wszystkim za oglądanie i żyjcie retro i szczęśliwie.